Dzień dobry, dobry wieczór Państwu. Z prawdziwą przyjemnością w imieniu producentów dzisiejszej wystawy, czyli Chronos Film, producent filmu, studio filmowe KART i Muzeum Kinematografii w Łodzi, witam wszystkich, którzy przyszli do nas na otwarcie wystawy Powali z kulisy filmu. Chcę zacząć od końca, to znaczy podziękować wszystkim tym, którzy nam pomogli zrealizować tę wystawę. Twórcy filmu z dumą podkreślają, że Quo Vadis jest największą produkcją w dziejach kina polskiego. My z dumą podkreślamy, że ta wystawa w naszych wnętrzach jest największym przedsięwzięciem, jakie do tej pory tu realizowaliśmy. Z największą satysfakcją i z największą przyjemnością w imieniu własnym i w imieniu moich kolegów witam twórcę filmu Quo Vadis. Pół roku przed premierą jest z nami po raz pierwszy w naszych wnętrzach reżyser Jerzy Kawalerowicz. Najtrudniej w tej chwili, dlatego że jestem w momencie, w którym kończę w tej chwili montaż filmu, dźwiękawianie filmu, czyli to wszystko razem, co jest bardzo istotne, a bardzo trudne. Mnie się wydaje, że tutaj muszę powiedzieć o jednej rzeczy, a mianowicie to, że ja realizuję ten film, znaczy, że ja realizuję Quo Vadis, jest w jakimś stopniu zasługą kobiet łódzkich. To znaczy, w pewnym momencie, kiedy został zrealizowany film Ogniem i Mieczem i Pan Tadeusz, tutaj panie bizneswoman, panie, który zajmuje się interesami, właśnie tutaj gdzieś, prawdopodobnie w tych pomieszczeniach, dokładnie tutaj, prawda, panie tutaj doszły do wniosku, że właściwie jest jeszcze jedna powieść warta tego, żeby ją zrealizować, a tą powieścią jest Quo Vadis. I dlatego ja dostałem, że ja powiem, tak zwany cynk, że panie tutaj rozmawiały o tym i w końcu pani Karbowiak zadzwoniła do mnie z tym, że powiedziała, słuchaj, to jest jedna rzecz, to trzeba, żeby ten film zrealizować, bo kobiety łódzkie koniecznie chcą, żeby ten film powstał. W związku z tym ja nie mogłem się nie zgodzić. Dlatego powiadam, że ja zawdzięczam tą inicjatywę i odwagę rozpoczęcia produkcji tego filmu właśnie od łódzkich kobiet. Stąd moja wdzięczność, która będzie już zawsze do końca życia mnie towarzyszyła. Proszę Państwa, ja nie mogę mówić w tej chwili na temat tego filmu. Ja tego filmu mam dość, znaczy ja już mnie zmęczył. Ja muszę go skończyć jak najszybciej. W związku z tym, jak ktoś chce, żebym ja na ten temat jeszcze z kimś mówił, to ja powiem, słuchajcie, proszę Was strasznie, nie pytajcie mnie, jak ja to robię, co ja robię, w jakim miejscu jestem. Rzeczywiście muszę jeszcze pracować prawie za pół roku. To nie jest tak mało. Przez pół roku muszę ten film skończyć. W związku z tym bardzo się cieszę, że dzisiaj, że powiem, mam okazję spotkania z Państwem. Ja tu jeszcze nie byłem w ogóle w tym muzeum. Pierwszy raz jestem w muzeum. Bardzo mi się podoba. Także pierwszy raz, że powiem, widzę tą wystawę Quo Vadisu. Także mi się bardzo podoba. Co ja mogę jeszcze powiedzieć? Cieszę się, że z Wami jestem tutaj i mogę, że powiem, odpowiedzieć na wiele pytań. Chciałem powiedzieć tylko, że ja nie jestem sam. Nareszcie mam możliwość, że powiem, z współtwórcami tego filmu, tak od prawej strony do końca, mogę, że powiem, być z Wami, rozmawiać, odpowiadać ewentualnie na pytania. Oni mogą więcej odpowiedzieć, bo oni są, że powiem, w toku, że powiem, już tej pracy, która już się kończy. Co jeszcze? A, tutaj jednego aktora tylko mam. Tutaj. Tak się składa, że Delon gra główną rolę, rolę Winicjusza. Myślę, że to mi się udało. I udało mi się, zapowiem, on jako aktor i on jako, zapowiem, młody człowiek.
Ja muszę przyznać, że to jest bardzo wygodne miejsce tutaj i rozumiem pana Jerzego, dlaczego mnie zaprosił teraz. Jak patrzę na państwa z tej pozycji. Dzień dobry, chciałem się przywitać i wyrazić zadowolenie, że jestem tutaj akurat w Łodzi. I to jest pierwsza wystawa i mam nadzieję, że będzie więcej. Proszę bardzo. Proszę państwa, producentem tego filmu jest pan, który tutaj jest po prawej stronie. Pan Słowiński, dzięki panu Słowińskiemu ten film także się kręci. Cieśmą łódzkie kobiety to jest raz, a pan Słowiński to jest dwa. Może powiesz coś, bo ja już nic nie powiem. Proszę państwa, ja myślę, że wasza tu obecność świadczy o tym, że Łódź nadal bardzo kocha kino. I bardzo się cieszymy, że jesteśmy wspólnie właśnie w Muzeum Kinematografii na takim punkcie, który jakby zaczyna promocję filmu, dlatego że do tej pory mówiliśmy zawsze o tym, że film promujemy na etapie produkcji. Dzisiaj wiemy, że chociaż reżyser go ciężko, w ciężkich bólach kończy, to film jednak będzie w połowie września na ekranach naszych kin. To jest prawda, on kosztował 17 milionów dolarów, jest na pewno największą w historii polskiego kina produkcją. Tak sobie myślałem o różnych momentach w czasie tego pół roku czy roku już. Jest tam takie jedno zdjęcie, gdzie stoimy z reżyserem w czasie pożaru. To było takie półtorej godziny, w którym poczułem, że nie mam konstrukcji kostnej w ogóle. I jak to wszystko już płonęło i dogasało, patrzyliśmy na to pobojowisko, to podszedłem do obecnego tutaj pana Andrzeja Jaroszewicza i powiedziałem, ale teraz to tak, tylko niech pan mi nie powie, że pan tego nie nakręci. Zostałem uspokojony i myślę, że i nawet ten ciężki wypadek i katastrofa jakoś filmowi się przysłużyła. O czym to świadczy, że realizując tak wielką produkcję, trzeba mieć trochę szczęścia, jak już to kiedyś powiedziałem, i przyjaciół. Myślę, że jedno i drugie mieliśmy. Chcę wszystkim serdecznie podziękować, a przede wszystkim inicjatorom tej wystawy, pani Krystynie Zamysłowskiej, kustoszowi, panu dyrektorowi Kuźnickiemu. Chcę podziękować wszystkim pracownikom muzeum. Chcę podziękować Januszowi Sosnowskiemu i całej jego ekipie, którzy tutaj świetnie wsparli muzeum, pani Tesławskiej, panu Giernawskiemu, Grabarczykowi. Chcę dziękować naszej ekipie filmowej, którą kierował Jerzy Frykowski, Józef Jarosz. Jest też Romek Suszyński z nami. Po prostu tym wszystkim, którzy dzisiaj są z nami i którzy, myślę, będą mogli cieszyć się tym, co tutaj zobaczymy. Czasami trudno wierzyć, że to wszystko się zdarzyło naprawdę, że udało nam się to zbudować, rozebrać, trochę spalić. I w ten oto sposób mogę, ponieważ chyba byłem ostatni w tej kolejce występujących, zaprosić państwa do zobaczenia tej wystawy, tak?
Dziękuję jeszcze Staszkowi Zawiślińskiemu, naszemu rzecznikowi, za pomoc przy organizacji tej wystawy. Chciałem to powiedzieć też. Dziękuję bardzo. A ja w imieniu jako gospodarz właściwie chciałbym podziękować całej ekipie, którą pan w imieniu właśnie zdjął mi pan obowiązek ze mnie, zdjął pan ze mnie ten obowiązek, żeby wymienić zespół, który jest. Dziękuję wszystkim współrealizatorom, realizatorom, którzy pomogli nam robić tę wystawę. Nie ukrywam, że bez tak dużego zaangażowania i tak wielkiej życzliwości ze strony produkcji filmu pewnie ta wystawa nie doszłaby do skutku, a na pewno nie w takim kształcie. Chciałbym wymienić jeszcze trzy osoby z moich kolegów z naszego zespołu muzealnego. Wymieniono już panią Krystynę Zamysłowską. Cieszę się, że to nie ja, nie ode mnie wyszły pochwały pod jej adresem. Wyszłoby na to, że robię to może w sposób kumoterski. Pan producent powiedział to na pewno szczerzej ode mnie. Wobec tego dziękuję jeszcze kolegom, którzy najwięcej wysiłku włożyli w zrealizowanie tej wystawy. Koledze Mirosławowi Bumińskiemu, koledze Tomkowi Komorowskiemu i na końcu koleżance Barbarze Kurowskiej.